Cześć, dzień dobry. Z tej strony Edyta z Zielonego Detoksu. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witajcie. Bardzo dawno Was już nie widziałam, stęskniłam się za Wami. Dajcie znać, czy jesteście ze mną. Dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Witam Was wakacyjnie. Jeszcze wakacyjnie, już powoli wakacje się kończą. Witam Was z mojego pięknego Klonowa. Przeprowadziłam się tutaj z Krakowa i jesteśmy niecały miesiąc. Wciąż jeszcze na walizkach, wciąż jeszcze się rozpakowujemy, wciąż jeszcze układamy, przekładamy. Wciąż nie mogę niczego znaleźć. Więc jeśli macie jakieś doświadczenia z przeprowadzkami, to dajcie znać, jak żeście sobie poradziły z tym tematem, bo ja powiem Wam, że jestem niezorganizowana, jeśli chodzi o przeprowadzki. Chyba wyobrażałam sobie tak, że to się zrobi samo, trochę poza mną, że ja tylko skinę różdżką, zaczarowaną, czarodziejską różdżką i wszystko zrobi się samo, a to kurczaczki, tak niestety życie nie wygląda. Więc wciąż jeszcze siedzę na walizkach tak naprawdę. Mało tego, wciąż staram się ułożyć kuchnię. Przeprowadziliśmy się do domu, który ma 5 lat, więc został wybudowany całkiem niedawno, ale został urządzony przez poprzednich właścicieli. Mega lubię ten dom, zakochałam się w nim od pierwszego wejrzenia i uważam, że jest dla mnie prawie idealny, co jak na moje gusty i standardy to jest naprawdę bardzo dobrze. Więc staram się wciąż tak uporządkować tą przestrzeń, która będzie dla mnie jak najlepiej dopasowana. I czasami jest tak, że jednego dnia poukładam w półce czy w jakiejś przestrzeni tak, jakieś rzeczy, a potem następnego dnia przenoszę je. I to nic, gdyby to dotyczyło tylko moich osobistych rzeczy, tak? Kosmetyków, ciuchów, innych drobiazgów. Cześć, witajcie, dajcie znać, czy mnie słychać, czy mnie widać. No to byłoby spoko, ale problem zaczyna się wtedy, kiedy te rzeczy, które przenoszę, są takimi, które używamy razem z mężem, a zwłaszcza jeśli chodzi o kuchnię. Ponieważ kuchnia jest dość wysoka tutaj, w ogóle parter ma 2,60, więc jest wyższy niż standardowo w bloku. Więc te szafki, półki u góry na szafce są na tyle wysoko, że ja nie jestem w stanie sięgnąć, więc potrzebuję takiego stołeczka, takiej drabinki drewnianej, którą sobie podstawiam, kiedy potrzebuję sięgnąć na najwyższe półki. I tak jak powiedziałam, jest tak, że jednego dnia ustawiam na tych niższych półkach coś, co mi się wydaje, że będzie mi zawsze potrzebne i niezbędne i muszę to mieć pod ręką, a później następnego dnia dochodzę do wniosku, że jednak inne rzeczy są mi bardziej potrzebne i jednak te inne będą niżej, a te, które dałam niżej wczoraj, to przełożę na wyższą półkę. I z tym pewnie też nie byłoby wielkiego kłopotu, gdyby nie to, że ja bardzo mało gotuję, bardzo mało przebywam w kuchni, bardzo mało zajmuję się sprawami kuchennymi. Więcej w kuchni przebywa mój mąż i to on głównie się w niej porusza. Więc możecie sobie wyobrazić za każdym razem, jakie on jest wkurzony, kiedy przychodzi, już zdążył się przyzwyczaić, tak, że na przykład, nie wiem, sztućce leżą w tej szufladzie i tutaj są i sięga, a tam w tej chwili są noże. Więc to jest mega, mega irytujące dla niego. Cześć, powiedzcie mi, jak Wam mijają wakacje, jak się bawicie, czy jeszcze się bawicie, czy jeszcze jesteście na wakacjach, czy już wróciliście wszyscy do domu, dajcie znać, jak się Wam udają wakacje, czy jeszcze jesteście na wakacjach, czy już wakacje się zakończyły,
koniecznie dawajcie znać. Dawajcie znać, gdzie jesteście na wakacjach, czy nad morzem, czy w górach, bo dziewczyny z kolei w pracy się u mnie śmiały, ponieważ powiedziałam, że biorę sobie kilka dni wolnego. Przeprowadziłam się z Krakowa, czyli z gór, do Klonowa, czyli nad morze. I dziewczyny się śmiały, czy będę na wakacje teraz jechać w góry, czy nad morze. Więc moje pytanie do Was jest takie właśnie, gdzie spędzacie wakacje? Czy nad morzem, czy w górach, czy nad jeziorami, czy w Polsce, czy za granicą? Czy macie jakieś preferencje swoje wakacyjne? Cześć, witam Was. Czy stale w jedno miejsce jeździcie? Jesteście takimi osobami, które raczej spędzają wakacje co roku w jednym miejscu? Czy lubicie podróżniczy tryb życia i częściej wybieracie nowe, nieznane rejony? Dajcie znać, jestem bardzo ciekawa. Mamy w tej chwili na sklepie dwa zajebiste zestawy w promocji. Przepraszam Was, tam dzwoni telefon w tle. Mam nadzieję, że zaraz ktoś przestanie. Dwa naprawdę mega zestawy w promocji. I bardzo jestem ciekawa, co Was powstrzymuje przed kupieniem tych zestawów. Dajcie znać, dlaczego jeszcze nie macie naszego zestawu, a bardziej jestem ciekawa, dlaczego już macie nasze zestawy. A najbardziej jestem ciekawa, czy użyłyście już naszego zestawu, który się nam świetnie sprzedawał i wciąż sprzedaje. Jest to zestaw, który my w skrócie roboczo nazywamy zestaw. Jest to zestaw na odrobaczanie. Jest to zestaw, który daje Wam wszystkie produkty naraz, jednocześnie, potrzebne do odrobaczenia całej rodziny. My cały czas mówimy, powtarzamy i staramy się Was edukować, że cały problem wszelkiego rodzaju chorób, przeziębień, smarków, katarów, nieprzespanych nocy, bólów brzucha i depresji często leży w tym, że nasz organizm jest zarobaczony i przez to nie jest w stanie przyswajać mikro i makroelementów. Dlatego ogłosiłyśmy w Zielonym Detoksie sierpień, miesiącem odrobaczania, i dlatego dajemy Wam ten zestaw właśnie, który mówię, Para Detox Max, w cenie 299 zł zamiast 512. W tym zestawie jest aż 7 produktów, 7 różnych naprawdę zajebistych produktów, które pozwolą Wam odrobaczyć organizm, czyli przygotować go na jesień. To jest tak jak sprzątanie domu przed zimą. Więc polecamy go bardzo, ale polecamy jak zawsze nie tylko kupić, ale użyć. Wielokrotnie powtarzałam, wielokrotnie mówiłam i myślę, że trzeba to wciąż powtarzać, że żadne suplementy, obojętnie jakiej marki, obojętnie gdzie kupione, nie pomogą nam, jeśli nie będziemy ich używać. Jeśli będą stały w rządku na półce czy w szafce, a dostajemy też takie zdjęcia od Was, dziewczyny, z jednej strony jesteśmy mega dumne i mega szczęśliwe, że kupujecie nasze produkty, i zaraz nachodzi nas taka refleksja, że kurczę, jeżeli tych produktów jest cała półka, to znaczy, że Wy ich nie używacie. A to naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy mogły Wam pomagać. Że dbamy o Was, o Wasze dobro, o Wasze zdrowie. Dbamy o Was, ponieważ Asia, która jest biotechnologiem, ma w tym ogromne doświadczenie. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy może wiedzieć wszystko na temat wszystkiego. Staramy się, my kobiety zwłaszcza, my matki, my babcie, edukować jak najbardziej, jak najwięcej na temat zdrowia nas i naszych dzieci, naszych rodzin, ale wiadomo, że nie jesteśmy w stanie czasowo tych wszystkich informacji sprawdzić, zweryfikować, przyswoić, ogarnąć, dowiedzieć się, znaleźć, zweryfikować. Dlatego my jesteśmy tutaj,
aby zadbać o to, aby te produkty, te suplementy, te, które my Wam dostarczamy, były jak najwyższej jakości, jak najlepsze, jedyne w swoim rodzaju, takie, które rzeczywiście będą Wam pomagały, które spełnią Wasze oczekiwania, które odciążą Was od stresu, od niepokoju, od chorób Waszych dzieci, Waszych bliskich, Waszych rodzin. Coraz więcej mówi się o zbliżającej się kolejnej fali mikrona, o ile dobrze kojarzę, przepraszam jeśli pomyliłam, ale nie jestem na bieżąco z tego typu informacjami. Więc najważniejsze jest wzmocnienie naszego organizmu. Aby to zrobić, mamy dla Was zestaw. Przepraszam, teraz do mnie się ktoś dobija. Musi poczekać. Mamy dla Was zestaw, który składa się z kurkumy i z pełdarką. Są to dwa produkty, które działają bardzo podobnie. Dlaczego ten zestaw? Dlatego, że często mówicie nam, że andrografis jest bardzo trudno zjadliwy przez dzieci, że dzieci nie chcą tego zioła zażywać, ponieważ jest ono w dużych kapsułkach. Kapsułki są trudne do przełknięcia dla dzieci, zwłaszcza dla małych dzieci. Trzeba te kapsułki otworzyć, podzielić na mniejsze ilości. Nie tylko dlatego, że kapsułka jest duża, ale że zawartość jest za duża dla małego dziecka. I że wtedy dzieci nie chcą tego andrografisu zażywać. Kasia, nasza dziewczyna z Customer Support, pokazywała Wam na Instagramie, jak można oszukać dziecko, które nie lubi smaku tego zioła, że trzeba wziąć miód i rozmieszać z miodkiem to zioło i to rzeczywiście robi różnicę zdecydowaną. Natomiast wiemy, że są takie dzieci, które i tak nie będą lubiły andrografisu. I też nie ma co ich zmuszać do zażywania tego. Dlatego wymyśliłyśmy, że damy Wam w zamian coś, co jest równie dobre, a o wiele smaczniejsze dla dzieci, i to jest pełdarko. To pełdarko jest przeciwzapalne, jest, ma wiele dobroci, które są zawarte w andrografisie, a nie mają tego gorzkiego i nieprzyjemnego smaku. Co ważne, informacja jest taka, że prawdziwe pełdarko, czyli ta prawdziwa kora z tego drzewa lapacho, powinna być kwaśna, kwaskowata, więc możecie rozsypać kapsułkę, pełdarko, którą dostaniecie, i spróbować, czy rzeczywiście po polizaniu czy namoczeniu na język jest kwaśne. Dajcie znać, czy jest kwaśne, czy nie jest kwaśne. Ja próbowałam, jest kwaśne. Dajcie znać, dlaczego, co Was powstrzymuje przed kupieniem naszych zestawów, naszego zestawu Paradetox Max, który jest w cenie 299 zł. Dziewczyny, dajemy Wam ten zestaw w takiej cenie, dlatego że jesteśmy przekonane o tym, że wysprzątanie naszego organizmu i doprowadzenie go do zdrowia, do porządku jest najważniejsze w życiu, ponieważ zdrowy organizm to nie tylko energia, siła do zmierzania się z codziennymi trudnościami i problemami, ale to również piękne włosy, piękna cera, zdrowe zęby, piękne paznokcie, spokój, równowaga emocjonalna, więc przez odrobaczenie możemy załatwić sobie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele spraw. Naprawdę bardzo wiele. Zaoszczędzamy na dentystach, na kosmetyczkach, na psychologach, na psychoterapeutach. Wiadomo, że kiedyś oni muszą pojawić się w naszym życiu,
ale nie w takiej ilości i w takiej cenie, jakie byłoby to potrzebne bez odrobaczania. Więc ten zestaw Paradetox Max jest u nas na stronie internetowej. Wciąż jeszcze na Waszą prośbę, ponieważ dziewczyny zamawiacie i inaczej pytacie nas, do kiedy będzie promocja na ten zestaw. I my mówimy, że to już jest koniec, że nie jesteśmy w stanie Wam w tej cenie dawać tego zestawu, że musimy tą cenę podnieść. A Wy piszecie do nas, no dobrze, ale będę miała pieniądze za tydzień, dwa, trzy, proszę zostawcie dla mnie. Więc sobie myślimy, dobrze, jeżeli jest takich osób kilka czy kilkanaście, które do nas piszą, to ile jest takich, które do nas nie napisały w tej sprawie? Więc zostawiamy Wam jeszcze ten zestaw do kupienia w takiej cenie 299 zł zamiast 512. Prawdopodobnie będzie to tylko do końca sierpnia i potem już zdecydujemy się na podniesienie ceny tego zestawu na tą właściwą, czyli 512 zł. Więc jeżeli chcecie, jeżeli jesteście zainteresowane, jeżeli się zastanawiacie, to już jest naprawdę ostatnia chwila, ponieważ wiem, że już coraz częściej myślicie o zakupach na wyprawkę dla dzieci do szkoły. Dajcie znać, w jakim wieku macie dzieci i czy już wyprawka jest gotowa, czy już wysyłacie dzieci do szkoły, chciałam powiedzieć, ale czy już wyprawkę macie gotową? Czy dopiero będziecie robić, czy dopiero się będziecie tym zajmować, czy dopiero wracacie z wakacji i jeszcze nie w głowie Wam wyprawki, zrobicie to wszystko 1 września, teraz już można. Pamiętam, że jak ja miałam małe dziecko, to ciężko było o skompletowanie wyprawki w jeden dzień, bo były takie tłumy, ja nie lubię tłumów, dlatego przeprowadziłam się tutaj, gdzie mieszkam teraz, więc dla mnie to naprawdę było ogromne wyzwanie. Wolałam to robić w turach, czyli planowałam sobie co, kiedy kupię i gdzie. Też z tego względu, że musiałam to finansowo rozplanować dobrze, ponieważ przez wiele lat byłam samotną matką i musiałam myśleć o tym już wcześniej, że dziecko moje idzie do szkoły i że będą potrzebne pieniądze. Dlatego zakupy inne niż wyprawkę staram się robić we wakacje, żeby potem mieć z głowy albo raczej cieszyć się tym, że już kupiłam sobie coś, czego pragnęłam, o czym marzyłam, co było mi potrzebne, bo później wrzesień zawsze był takim miesiącem, kiedy wiecie, zaczyna się rok szkolny, zaczynają się różne składki, zaczynają się wycieczki, niby już wszystko masz w domu, niby już zrobiłaś wyprawkę, niby już wszystko zaplanowane, ale zawsze, 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 zawsze wyskoczyło coś niespodziewanego, jakieś niespodziewane składki, wydatki, premiery. I na to trzeba było też mieć zaplanowane pieniądze, więc ja lubiłam sobie takie zakupy, na które namawiam Was teraz, robić wcześniej. Czyli zadbać o zdrowie swoje i swojej rodziny wcześniej, zanim rozpocznie się rok szkolny. To jest zestaw Paradetox Max. Drugi zestaw, jaki dla Was mamy, to jest zestaw kurkuma i pełdarko. Kurkuma, która jest smaczna, nasza jest naprawdę wspaniała, jedyna w swoim rodzaju. Wiem, co sobie myślicie, dziewczyny, że ja tu pracuję i muszę tak mówić i powiem Wam, że mam ten sam dylemat, dlatego że teraz prowadzimy z Asią wiele rozmów, ponieważ nasza firma się zmienia. I rozmawiałam wczoraj z polskim producentem na temat pewnej maszyny i on mówi tak, że poleca właśnie nasze polskie, że są super jakości, że nie ma problemu z dostępnością części zamiennych, że naprawdę możemy się porównać z przodującymi firmami zagranicznymi, jeśli chodzi o jakość. A ponieważ wcześniej robiłam research na temat tych maszyn za granicą, to wydawało mi się, że
najlepsze tego typu produkty jednak są za granicą, że nasz rynek polski rzeczywiście dogania ten zagraniczny, ale że to jeszcze nie jest ten level. I kiedy usłyszałam to właśnie, co on powiedział, że naprawdę jakość jest porównywalna, a później dostępność części zamiennych lepsza, to w pewnym momencie sobie pomyślałam, no, ty to sprzedajesz, musisz tak powiedzieć. Ale później, kiedy skończyłam z nim rozmowę, to naszła mnie taka refleksja, że rzeczywiście jest w tym dużo racji, że może ja mam jeszcze takie przekonanie, że co z zagranicy to lepsze. Chociaż wydawało mi się, że już nie mam takich zaszłości, dlatego że przez wiele lat handlowałam sprowadzając produkty z Niemiec. Bardzo dużo z Niemiec produktów żeśmy sprowadzali, trochę z Anglii, ale mnóstwo z Niemiec. I wiem, że mnóstwo tych produktów z Niemiec, tych, które mają na nalepce napisane Made in Germany, tak naprawdę jest zrobione w Chinach, na Tajwanie, czy w innych tego typu azjatyckich krajach. I tylko jest naklejana ta etykieta, że produkowane w Niemczech, ponieważ producenci niemieccy jeżdżą i weryfikują jakość tej produkcji na Tajwanie, w Chinach czy gdziekolwiek indziej w tych, powiedzmy, biedniejszych krajach. Już teraz trudno mówić o Chinach, że jest biedniejszym krajem, ale wtedy tak było. I po prostu ta etykieta jest naklejana Made in Germany, chociaż faktycznie większość tych produktów była sprowadzana. Dlatego mówię, że nasza kurkuma jest sprowadzana z Indii. Zawsze to podkreślamy, zawsze to mówimy, jesteśmy z tego mega dumne. Asia przez wiele, wiele, wiele lat szukała idealnego produktu. Jest ona standaryzowana na 96% kurkuminy. Jest bardzo słodka, jest bardzo dobra i gwarantuję Wam, jeśli raz spróbujecie naszej kurkumy, nigdy więcej nie będziecie chciały kurkumy z hipermarketu, ponieważ jest taka różnica w jakości. A dowiedziałam się też ostatnio, ktoś mi podesłał informację, że słuchajcie, nawet sklepy oszukują, robiąc sól, że dosypują wapna do soli, żeby było taniej, że oszukują, robiąc chili, tarte chili, ponieważ dosypują do tartego chili cegły mielonej. Więc powiem Wam, dziewczyny, że naprawdę w tej chwili to, co się dzieje na rynku, to są rzeczy, o których się nie śniło fizjonomom, jak to mówił klasyk. Dlatego polecamy naszą kurkumę. Jest sprowadzana, jest standaryzowana, jest badana. Mamy na nie wszystkie certyfikaty i polecamy naszą kurkumę, która pomoże wam na wszystko. Pomoże wam na przeziębienie, pomoże wam na bóle głowy, pomoże wam na wszelkiego rodzaju bóle, pomoże wam na siniaki, pomoże wam na cerę. Naprawdę kurkuma, wiem dziewczyny, że piszecie czasami do nas w informacjach, że jeżeli coś jest na wszystko, to jest, jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I zazwyczaj tak jest. Aczkolwiek jeśli chodzi o kurkumę, o tą naszą kurkumę, to pozwolę sobie powiedzieć, że naprawdę jest to zioło, które ma tak szerokie spektrum działania, że myślę, że nawet najlepsi badacze nie wiedzą jeszcze wszystkiego o kurkumie i że jest jeszcze mnóstwo do odkrycia i do przebadania, jeśli chodzi o kurkumę.
Zarówno olejek kurkumowy polecamy, jak i kurkumę, która w tej chwili jest w promocji. I dziewczyny, macie w cenie 199 zł dwa super produkty, czyli kurkumę w kapsułkach i pałdarko w kapsułkach. Jeżeli sobie podzielicie to na pół, to znaczy, że macie za 99 zł kurkumę. Takiej ceny u nas nie było nigdy. I podejrzewam, że nigdy nie będzie. Więc dajcie znać, co Was powstrzymuje przed zakupem tego zestawu, co Was powstrzymuje przed zakupem tych zestawów, co Was powstrzymuje przed zakupem tych produktów. Dajcie też znać, dlaczego u nas kupujecie, co Was zachęciło do kupowania i jak stosujecie. I jeszcze raz, najważniejsze, stosujcie, dziewczyny, nasze produkty. Dajcie znać, czy macie jakieś pytania jeszcze do mnie. Czy coś, o czym chciałbyś wiedzieć, o czym nie powiedziałam? Z ilu produktów składa się zestaw Paramax? Tam jest 7 w sumie produktów, przy czym dwa razy jest probiotyk, więc tam będzie probiotyk, będzie kolostrum, nie będzie tylko jest, będzie w sensie, że dostaniecie dwa razy probiotyki, kolostrum, parakiller, zioła do kąpieli, enzymy trawienne i hydromoc. I to są te 6 rodzajów, 7 produktów, które dostaniecie za 299 zł. Nie wiem jak długo jeszcze, bo jest to cena naprawdę bardzo wyjątkowa. 299 zł za 7 produktów to jest cena, jakiej jeszcze nie było nigdy w zielonym detoksie. Jest ona tylko dlatego, że sierpień jest miesiącem odrobaczania i wierzymy w to, jesteśmy przekonane, przekonałyśmy się o tym na własnej skórze, że odrobaczenie, czyli wyczyszczenie organizmu, daje bardzo wiele korzyści. Bardzo wiele korzyści. Wzmacnia zdrowie, poprawia stan zdrowia, poprawia stan skóry, stan włosów, poprawia wzrok. I to jest pierwszy krok. Później każdy następny suplement, który będziecie wprowadzać do swojego organizmu, będzie o wiele bardziej korzystny dla organizmu. Organizm będzie mógł wtedy wykorzystać te suplementy, te mikro, makro elementy, które będziecie wprowadzać, nawet z pożywienia, tak, niekoniecznie suplementów, będzie mógł wykorzystać on dla Was, a nie te żyjątka, które są w Was, zjedzą to wszystko i to nie dotrze. Nie jest wzmocnieniem dla Was, tylko wzmocnieniem dla nich. Wiem, że jest to trudne, wiem, rozmawiam z Wami, mówicie, że nigdy nie jest dobry czas na rozpoczęcie odrobaczania, oczyszczania. I myślę sobie, że to jest tak jak z dietą. Jeśli nastawiamy się na to, że chcemy zrobić dietę, jakąkolwiek dietę, to myślimy, to w naszej głowie powstaje taka figura, że okej, zaczynam dzisiaj, to potrwa miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 4 miesiące, zacisnę pasa, będzie super, a potem będzie dobrze, bo będzie normalnie. I to właśnie normalnie, to znaczy, że wrócimy do starych nawyków. Zaczynając dietę mamy w głowie, że to będzie chwilowe, będzie tylko jednorazowe, że to uczyni cuda i potem będziemy mogły żyć według starych, złych zasad, ale będzie dobrze. No nie, to tak nie działa. Ja proponuję, żeby myśleć o diecie jako o czymś, co jest z nami na zawsze. Ponieważ utarło się, że mówiąc dieta, mamy na myśli odchudzanie. Natomiast dieta to znaczy, że każdy sposób pożywienia jest dietą, tak? Nasza dieta to jest też zjedzenie 5 lodów, nie wiem, 10 hamburgerów i co tam jeszcze, frytki czy jakieś pizze. To też jest dieta, tylko to jest niezdrowa dieta. Jest zdrowa dieta i niezdrowa dieta, ale to też nie jest prawda, to jest bardzo wielkie uogólnienie. Chciałam powiedzieć, żebyście te produkty, które macie, używały
nawet jeśli nie jesteście w stanie odrobaczać się, czyli tego zestawu, który macie, wykorzystywać tak, jak my proponujemy, czyli stosując dietę, to ważne jest, żeby w ogóle zacząć, ponieważ każdy sposób odrobaczenia organizmu będzie mu pomocny, a jestem przekonana, że jeżeli wprowadzicie dobre nawyki, to potem one będą procentowały w waszym życiu. Nie wolno się poddawać, nawet jeśli zrobicie jakiś tam wyłom w swojej diecie w trakcie tej kuracji odrobaczającej, to nie ma problemu, zawsze można do niej wrócić. Dajcie znać, dziewczyny, widzę, że nie ma więcej pytań, pewnie jesteście już na wakacjach, albo jeszcze na wakacjach, albo już na weekendzie przedłużonym, bo przecież w poniedziałek jest wolne, więc wyjeżdżacie. Jeżeli stoicie gdzieś w korkach, to się nie stresujcie, nie denerwujcie, pomyślcie o tym, że siedzicie, a nie stoicie, więc to też jest jakiś plus. No i zapraszam Was bardzo serdecznie, bardzo miło było Was zobaczyć po tak długiej przerwie. Ja też idę na wakacje, idę na kilka dni urlopu, na 10 prawie dni urlopu, więc wrócę do Was wypoczęta. Dawajcie znać, dlaczego nie kupujecie naszych zestawów, dlaczego kupujecie nasze zestawy i jak Wam pomagają. Jesteśmy tym bardzo zainteresowane. Całuję, pa pa.